Cały czas lało. Ja tam co ileś kilometrów była przerwa na odpoczynek, to myśmy w to błoto siadali i tak dalej na odpoczynku. No, człowiek spocony, bo to wszystko wychudzone, przecież wyniszczone organizmy. Siadaliśmy w to błoto, bo człowiek nie miał siły, prawda. Ale sesmani zdejmowali swoje plecaki, naładowane i tak dalej, na tych więźniów, żeby więźniowi to dźwigali. To doszło do tego, że więźniowie te plecaki Niemców rzucali na własne, prawda? Po prostu nie byliśmy w stanie to nieść na plecach. Później taki SS-man szukał tego, któremu dał nieść prawda, ten swój plecak. No i oczywiście nie znajdował. Teraz kto nie mógł iść albo ociągał się, gdzieś tam odstawał z tyłu, to był prawda, z pistoletu likwidowany na miejscu i z szosy tam zrzucany do rowu przydrożnego. Także tam tych trupów było moc. W pewnym momencie doprowadzili nas do jakiegoś lasu i tam oddzielili, nie, tam było tych trochę Żydów, Żydówek. Żydów chyba już nie, Żydów, Żydówek było. To oddzielili te Żydówki od nas, a Aryjczyków od obu. I myśmy myśleli wtedy, nie, Niemców od, bo tam było trochę Niemców, więc że Niemcy gdzieś tam tego. Deutsche Forne, tak, a Polacy, prawda, osobne. Myśmy myśleli, że wtedy nas zlikwidują, bo wszędzie były te maszynowe karabiny, prawda. Cały czas byliśmy pod bardzo ostrym konwojem, znaczy bardzo mocno uzbrojonym, z psami i tak dalej. No i myśmy myśleli, że to już koniec. Ale tam gdzieś jakaś partyzantka podobno odezwała, bo tego stwierdzić nie możemy, ale takie były słuchy i Niemcy nas poprowadzili dalej. No kolumna się strasznie rozciągnęła, bo to wszystko przecież błoto, pomęczone, głodne, prawda? I tak w pewnym momencie, kiedy tak się rozciągnął ten, prawda, transport, to tam w jednej wsi dwóch uciekło. Uciekł Wolski i uciekł późniejszy doradca tego wicepremiera Kaima, jak on się nazywał, ten nauczyciel z Łabuń, koło Zamościa. On na Biergera chorował, doradca, bo na BB, nic, byłem na jego pogrzebie, Burcan, byłem na jego pogrzebie zresztą, to był bardzo miły człowiek. No i prawda, tam dwóch uciekło, a na nas spuścili psy, no i taki pies złapał mnie z tyłu za pośladek. To tak jak ja dostawałem po 25 na golo, prawda, to i trzeba było liczyć. To ja do 11, do 12 potrafiłem doliczyć, a później tylko jęczałem, ale nie krzyczałem. Ale jak ten pies mnie złapał za ten zadek, to ja takiego wrzasku narobiłem, że coś okropnego. No i ja nie mogłem już iść, prawda? To miałem poszarpany zupełnie ten interes. A Orpisz miał kolońską wodę. On był w efektem kamer, także on miał te jakieś historie. I on mnie to zdezynfekował. I on i Janiszek wzięli mnie pod ręce i ciągnęli do Kraśnika.